Psalm 130 Pieśń wstępowań Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego, nakłoń swoich uszu na głos mojego błagania. Jeśli będziesz zważał na me winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty przebaczasz grzechy, aby ci służono w bojaźni. Oczekuję Pana, czekam na niego, pokładam nadzieję w Jego słowie. Wyczekuję Pana bardziej niż straże poranka, bardziej niż straże poranka, niech Izrael oczekuje Pana. Bo u Pana jest łaska i obfite u niego odkupienie. To On odkupi Izraela, ze wszystkich jego przewinień. Kolejny psalm pokutny, tym razem krótki, cztery strofy. Słyszymy w tytule, że jest to pieśń wstępowań, pieśń pielgrzymów, którzy ten psalm śpiewali, nim się modlili, gdy chodzili na górę świątyni jerozolimskiej. To pieśń o wierze, o nadziei, o oczekiwaniach. To krzyk, krzyk serca, a równocześnie ufność serca. Psalm pokutny. Dzisiaj modlitwa Kościoła. W ósmym wersecie, gdy jest mowa o odkupieniu, My wiemy, że to odkupienie jest w Jezusie Chrystusie. To modlitwa wszystkich grzeszników. To także przez psalm żałobny, pogrzebowy, bo wyraża nadzieję w zbawienie człowieka. Kiedyś zapytano się Marcina Lutra, jakie ma ulubione psalmy. On właśnie odpowiedział, że psalmy pokutne ale nazwał je psalmami pawłowymi. Mówił, że to są psalmy, które mówią o grzechu i przebaczeniu i o odkupieniu przez łaskę i wiarę w Jezusa Chrystusa. Psalm 130 jest bardzo obecny w tradycji literackiej, w tradycji muzycznej. Znajdziemy wiele parafraz tego i modlitwy. Wielu użyło tych słów psalmu, by opisać swoją drogę nawrócenia, tak jak Paul Claudel. Wielu użyło tych słów, by wyrazić swoje cierpienie, czy doświadczenie wojny, czy niesprawiedliwości społecznej, jak Ernesto Kardynal. Popatrzmy, że nie ma już mowy o chorobie, o prześladowaniach, o nieprzyjaciołach. Ale jest mowa o grzechu. Grzech jest zagrożeniem człowieka. I z tego doświadczenia grzechu wypływa wołanie o miłosierdzie, o przebaczenie, o łaskę, o wierną miłość Bożą, o odkupienie. Krótki psalm, cztery strofy. Pierwsze dwa wersety to wołanie o pomoc. Trzeci i czwarty to wyznanie grzechów. Piąty i szósty to wyznanie nadziei, aż wreszcie ostatnie dwa wersety mówią, co jest podstawą tej nadziei, psalmisty, wspólnoty czy kościoła. Pierwsze dwa wersety z głębokości, de profundis, z głębokości morza, z otchłani zła, grzechu, bólu, nędzy, nieszczęścia. Woła psalmista, woła grzesznik. Mocne uderzenie na początku tej modlitwy. Wołanie, krzyk, błaganie człowieka grzesznego o pomoc, o ratunek. I kolejne dwa wersety to wyznanie grzechów. Jestem grzesznikiem, jesteśmy grzesznikami. To, co mówi święty Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale wszyscy zgrzeszyli pozbawieni są chwały Bożej prawda o grzechu nie prowadzi do desperacji ale otwiera na dar przebaczenia od winy przechodzimy do przebaczenia to co czytamy w liturgii kościoła bóg objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia zobaczmy że to przebaczenie w tej modlitwie nie dokonuje przez się przez ofiary przez kult, ale przez serce skruszone, przez drogę nawrócenia. A to przebaczenie rodzi bojaźń. Bojaźń. Bojaźń to nie jest przerażenie, to nie jest koszmar, ale to fascynacja Boga, To dziękczynienie. Bojaźń to nowa relacja oparta na miłości, zaufaniu i prawdzie. I kolejny werset. Wersety 5, 6 mówią o nadziei, mówią o oczekiwaniu, mówią o oczekiwaniu na słowo. Strażnicy wyczekują poranka. Po nocy może przyjść jedynie dzień. To słowa nadziei, ufności, a wręcz pewności. Poranek nadejdzie, udręka. Zmieni się w pokój, usłyszymy słowo przebaczenia. I ostatnia strofa, wersety 7-8. Znowu widzimy, że poszerza się horyzont patrzenia. Od zbawienia osobistego przechodzimy do doświadczenia wspólnoty. Wina, łaska, odkupienie, które jest jedynie w Bogu. I zakończmy tą naszą refleksję krótkim zdaniem z listu świętego Pawła do Filipian Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Niech ten kolejny psalm pokutny poprowadzi nas przez kolejny tydzień Wielkiego Postu. Niech będzie naszą osobistą modlitwą. Niech ta modlitwa de profundis stanie się rzeczywiście naszym wołaniem i naszym wstępowaniem do świątyni Pana do świątyni gdzie doświadczymy jego przebaczenia jego miłosierdzia do świątyni którą jest dla nas Wielkanoc tajemnica paschalna tajemnica zmartwychwstania tajemnica odkupienia w Jezusie Chrystusie naszym zbawicielu Amen.